Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pani Teresa Świło, poseł ubiegający się o reelekcję. Dzień dobry, witam państwa. Pani Teresa, Polska przyszłości to hasło, z którym do wyborów idzie Platforma Obywatelska. Jaka ma być ta Polska przyszłości? Polska przyszłości to Polska dla ludzi młodych. Myślę, że tutaj najważniejsze rzeczy, które powinniśmy postawić w naszym programie, to pomoc młodym ludziom postawienia się, jakby można powiedzieć, na nogi. To znaczy, żeby mieli miejsca pracy, żeby mieli żłobki, przedszkola, żeby mogli funkcjonować tak jak cały świat. Myślę, że tutaj dla młodych ludzi to jest najważniejsze, żeby zdobywali też i wykształcenie w odpowiednim zakresie, żeby po tym wykształceniu mogli podejmować pracę taką, z której byliby zadowoleni, cieszyliby się, że pracują w Polsce, żyją w Polsce i że żyje się im dobrze. Sięgnijmy trochę wstecz. Pamięta Pani, jak zaczęła się Pani przygoda z polityką? Tak, bo dwa lata wcześniej, albo można powiedzieć dwie kadencje, byłam radną Rady Miejskiej. Myślę, że tutaj te obowiązki spełniałam w miarę swoich możliwości dobrze. Współpracowałam z mieszkańcami. Mieszkańcy to docenili, myślę, że nie tylko Świdnicy, ale również i całego regionu. I w momencie, kiedy startowałam jako kandydat do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, osiągnęłam 6. wynik i w momencie, kiedy Tomek Smolarz poszedł na wojewodę dolnośląskiego, ja otrzymałam mandat. Kampania wyborcza wielkimi krokami zbliża się do finału. Jak oceniłaby Pani ten czas miniony w Sejmie? Bardzo dobrze. Wiele rzeczy się nauczyłam, wiele rzeczy poznałam, ale też wiele rzeczy potrafiłam wdrożyć w życie dla naszego regionu, ale też i dla miasta Świdnicy. Po to jest właśnie poseł, żeby raz, że spotykać się z mieszkańcami, ukierunkowywać ich, jak powinni podejmować swoje decyzje, jeżeli mają jakieś problemy, ale również po to, żeby wszystkie działania, które chcemy w regionie wykonać, również starać się je wprowadzić w Warszawie, czy wprowadzić je w życie, czy wprowadzić je do budżetu, żeby mogły później być wykonane. Mówi się o Pani często, że jeśli nie uda się Pani wejść drzwiami, to wchodzi Pani oknem. Ile w tym jest prawdy? Myślę, że bardzo dużo. Jestem taką osobą, która jeżeli coś obieca, to później staram się to zrealizować. Nie ma dla mnie rzeczy, które są nie do wykonania. Może czasami trwają dłużej, ale na pewno staram się je zrealizować. Mieszkańcy to wiedzą, bo tak było w naszym mieście, kiedy byłam radną. Również dbałam wtedy o wiele rzeczy, które były potrzebne mieszkańcom, patrz, drogi, chodniki czy ścieżki rowerowe. I tutaj, będąc posłem, również bardzo leży mi na sercu rozwój infrastruktury, bo w takiej komisji też pracowałam, żeby nasze drogi, czy właśnie ścieżki rowerowe, które powinny łączyć region cały, aby mieszkańcy całego naszego regionu mogli się swobodnie poruszać i bezpiecznie po naszych drogach. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj ten remont naszej 35 ze Świdnicy do Wrocławia, bo jest ona w fatalnym stanie i myślę, że troszeczkę będę miała w tym wkład, że ta droga będzie właśnie remontowana. A gdyby Pani miała wskazać największe osiągnięcie minionej kadencji i największą porażkę, co by to było? Osiągnięcia to jest właśnie to, że udałam pozyskać, można powiedzieć, środki na remont tej drogi 35, która zawsze była na drugim miejscu, ale nigdy nie była realizowana, bo nie było na nią środków. W tej chwili jest to zapewnione i myślę, że to w następnych latach będziemy realizować. Jeżeli mi się uda, to będę tego pilnować. Trochę taką porażką, ale nie do końca, uważam, że nie mamy obwodnicy świdnickiej na liście. Ale jak Pani powiedziała, jeżeli wejdę na dalszą, drugą, ósmą kadencję, to będę się starała, żeby to wdrożyć w życie, bo nie jest to sprawa zamknięta. Myślę, że tutaj zawsze pojawiają się środki, z których można skorzystać i właśnie po rozmowach, które przeprowadziłam w Warszawie, taka szansa istnieje. Popularność Platformy, która nieustannie od 8 lat jednak przewodziła w polityce, głównie również na Dolnym Śląsku, w Jabłoprym, spada. Jak Pani sądzi, dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jeżeli by każdy z nas, którzy jesteśmy posłami z Platformy Obywatelskiej, bardziej otworzył się na ludzi, nie tylko wtedy, kiedy jest kampania, ale właśnie przez cały okres, trzeba po prostu spotykać się z ludźmi i słuchać
jakie mają problemy i jak trzeba im pomóc je rozwiązać, albo też jakie zmiany wprowadzić w prawie, żeby polepszyć życie mieszkańcom właśnie od samego dołu do góry, bo prawo, które stosujemy, jest dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy są na górze, ale właśnie dla tych szczególnie przedsiębiorców czy mieszkańców, działkowców, którzy mieszkają właśnie daleko od Warszawy i to ich problemy poseł powinien starać się pomóc im rozwiązać i wprowadzić niektóre rozwiązania takie, aby właśnie im to ułatwić. Według ostatnich sondaży na równi jest PiS i Platforma Obywatelska. Jak Pani sądzi, jak ułoży się wynik 25 października? No ja jestem optymistką. Ja myślę, że Platforma tutaj oczywiście wyjdzie niepokonana, natomiast to mieszkańcy i cała Polska decyduje, na kogo odda swój głos. Ja bardzo zachęcam, żeby jeszcze ponownie zaufać Platformie i oddać ten głos na Platformę Obywatelską, bo program, który mamy, to jest program naprawdę dobry dla Polski. Mamy bardzo dużo środków unijnych do wykorzystania. Jest wiele inwestycji rozpoczętych, które trzeba zakończyć. Tak jak na przykład tutaj też można powiedzieć u mnie, taki sukces był też dokończenie centrum przesiadkowego w Świdnicy, gdzie można powiedzieć moja mała taka zasługa jest w tym, że te środki wykorzystaliśmy, że nie musieliśmy ich oddać. Także wiele mamy takich zadań, które są porozpoczynane i trzeba je dokończyć. Jest również perspektywa rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i tutaj też myślę, że program, który starałam się rozesłać do rolników, oni powinni z niego korzystać, bo to są pieniądze, które naprawdę, można powiedzieć, nigdy więcej nam się nie przydarzą. Konkurencja na liście Platformy jest duża. Myślała Pani, co będzie, jeśli jednak się nie uda wejść do Sejmu? Czy mieszkańcy obdarzą całego regionu mnie i Świdnicy tym zaufaniem? Nie wiem. No, jeżeli nie otrzymam ponownego wejścia do Sejmu, no będę musiała po prostu poszukać sobie innej pracy, ale na pewno to będzie praca, która będzie mi dawała satysfakcję, czyli będzie praca z ludźmi i dla ludzi, bo ja naprawdę robię to, co lubię. Czego możemy życzyć Pani na najbliższe te gorące dni? Myślę, że siły i wytrwałości oraz przekonywaniu mieszkańców, że jeżeli oddadzą głos właśnie na tą dziewiątkę na Świło, to się nie zawiodą, bo naprawdę jestem kobietą pracującą, ale też, no może tak będzie nieelegancko, jak się je tak ocenię, też skuteczną, bo chodzę dotąd, aż dany problem rozwiążę. Może nie każdy, ale starałam się naprawdę w wielu sprawach mieszkańcom Świdnicy, okolicy i całego regionu pomóc. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.